swój kolejny konkurs i zostać pierwszym liderem Pucharu Świata w nowym sezonie. Lider Pucharu Świata i zwycięzca. Nie ma żadnych wątpliwości. Dwa razy zwyciężał na Roka Tunturi Stefan Kraft. Wygląda na to, że jest na najlepszej drodze po trzecie z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Punktu. Jak widzimy, niespełna 140 metrów wystarczy, by Austriak cieszył się z czwartego z rzędu zwycięstwa. Będzie to czwarte zwycięstwo. Metry. Teraz, jak widzimy, trzeba skoczyć jeszcze dalej, aby wygrać z Kraftem. Karl Geiger, czy będzie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie reprezentanta Niemiec? Zakończy ten występ Karl Geiger, prowadzący po pierwszej serii. Już jest w powietrzu, warunki chyba sprzyjają, bo wieje pod narty i będzie zwycięstwo. Stracił sporo, ale wylądował daleko. Teraz warunki niezłe. W odległości 3 metry. W pierwszej serii 139,5 Niemca. Turnieju czterech skoczni. Będzie walczył o to, aby mieć to podium. No i będzie miał. Andrzej Laniszek. A przewaga Słoweńczyk jest tak ogromna, że on nawet 100 metrów nie musiałby osiągnąć, aby
widzimy z tyłu, niekorzystny. No i Stefan Kraft rozpoczyna walkę o Mistrzostwo Świata w lotach. 225 metrów na razie potrzebuje, aby wyprzedzić Schwellingera. Delikatny balans ciałem po wyjściu z progu. Nisko dość nad ze skokiem leci Kraft daleko. I to był dobry skok. Złoty medal, nie obronił prowadzenia, teraz 185 metrów, aby jego drużyna obroniła złoto. Słoweniec w powietrzu, ładnie to wygląda, gdzie on wyląduje, za zieloną linią, bezpiecznie, za... Jak on sobie poradzi? Dużo lepsze warunki, dużo dalej! Tym razem i popatrzmy. Andreas Schwellinger, siódmy po pierwszym skoku. Ostatni reprezentant gospodarzy. To wykonał. Triumfator wczorajszych kwalifikacji. No i to już jest przewaga nad aktualnym liderem, dosyć wysoka. No, 8-punktowa, ale... wyniki w tej grupie. A, ale w serii finałowej. Stefan Kraft. Z Schwellingerem trzeba skoczyć daleko, około 130 metrów. Zwycięstwo reprezentanta Słowenii, pierwsze w tym sezonie. Chyba tak! No, chyba tak! Całe 210 metrów wystarczy do tego, by Słoweńcy wygrali. Jak zwykle nisko, nisko, nisko nad zyskiem. Pierwszej serii skoczył 230. Lata tutaj jak natchniony. Osiągasz! Bardzo ładny ten.
pierwszej próbie przecież miał 130,5 metra i bardzo wysoką notę, najwyższą za pierwszy skok. Oj, tak. Podium dla Polaka. A kto wygra dzisiejsze zawody? Prełcz czy Jan Herr? Pięknie, pięknie, pięknie. Wygrany w tym sezonie konkurs Austriak. No i zrobił to, zrobił to. A teraz walka o podium. Trzeci po pierwszej serii Johan André Forfang. Na 7. Czy wygra Rioju? 30 przewagi nad Peterem Prełcem miał reprezentant. Czemeniga wyprzedzał po pierwszej serii tylko 20 punktu. Przewaga po pierwszej serii. On musi skoczyć niezbyt daleko, aby wygrać tę rywalizację i zdobyć małą kryształową kulę. Austriak w powietrzu! Austriak leci!